Drugą rzecz, którą zrobimy, Ewangelia Mateusza, 24 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 24 rozdziału. Pierwszy i drugi werset. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, że nie pozostaje tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Co tutaj widzimy? Widzimy proroczą zapowiedź krzyża. Widzimy to, co za chwilę się ma stać. Nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Chcę, żebyśmy pomówili o krzyżu, o tym, co się stało w dniu śmierci Jezusa. Czym zajmuje się krzyż? Jak będziemy nazywali roboczo ten temat, a więc nie będzie nam chodziło stricte o sam element krzyża, tylko o to, co się tam wydarzyło. O to, co to znaczyło. O to, do czego to służy. Do czego służy krzyż. Do czego służy śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Czym jest filozofia krzyżu? Krzyż zajmuje się niszczeniem tylko i wyłącznie. Zadaniem krzyża jest niszczenie. Nowe narodzenie, przyjaciele, nie jest naprawą człowieka, nie jest zmianą człowieka, nie jest odnowieniem człowieka, tylko jest dobiciem człowieka i zrodzeniem człowieka do absolutnie nowego życia. Greckie słowo stavros, tłumaczone jako krzyż, oznacza oddzielenie się palisadą z ostrych kątów od reszty świata. Co to był stavros? Stavros z greki to zaostrzony kołek w wysokości kilku metrów, którym to kołkiem, wieloma takimi kołkami, otaczano jak płotem miasto. To była palisada, czyli płot zbudowany z zaostrzonych na końcu pali. Celem tego płotu było oddzielenie miasta, czy też wioski, od otaczającego ją środowiska. W tamtym czasie nie było tak jak dzisiaj. W tamtym czasie zabrać coś komuś, ukraść coś, napaść na kogoś, zabić go dlatego, żeby zabrać mu stado owiec, było rzeczą normalną. Do tego stopnia, że kultura ta była tak silna, że Paweł, jak pamiętacie, musiał swoim ludziom w Efezie, odrodzonym z Bożego Ducha ludziom, mówić, kto kradnie, nie kraść przestanie. Bo kulturą tamtego czasu to po prostu napaść na kogoś, by mógł zabrać to, co on miał. I nasi bracia i siostry w Efezie też się zajmowali tym fachem, będąc już pełnymi Ducha Świętego. Ponieważ było to tak normalne, jak niewolnictwo w tamtym czasie. Dlatego takie robię dygresje różne, żebyście też bardzo dobrze rozumieli, że co epoka, to moralność. To tak zupełnie na marginesie. Co epoka, to moralność. Zawsze podkreślam, że moralność nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bóg jest niemoralny. Rozumiecie? Nie ma nic wspólnego w ogóle z moralnością, z etyką. Nic. Ani troszkę. Bo moralność, etyka są związane z czasami, z porami, z kulturami. W tamtym czasie normalną rzeczą było tak zwaną, że tak powiem, zawodowo się to robiło, że się napadało i się zabierało czyjeś dobra, prawda? No zresztą tak się to robił nasz kochany król Dawid, który jest nazywany człowiekiem według serca Bożego. Jak wiecie doskonale, król Dawid dorobił się majątku na zorganizowaniu grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, napadając i mordując, zabierając imienie ku uciesze Boga Najwyższego. To jest w ogóle szok.
ale takie były fakty. Takimi palami oddzielano miasta, oddzielano wsie od niesprzyjającego środowiska zewnętrznego. Chroniono. Rozumiecie? Była część za palisadą i część przed palisadą. Palisada oddzielała. I na słowo, które my czytamy jako krzyż, Grecy użyli słowa stawros, czyli pal, zaostrzony pal palisadowy. Rozumiecie? A więc kiedy mówimy o krzyżu, to mówimy o filozofii oddzielenia. Rozumiecie? Rozerwania, zniszczenia tego, co wcześniej było całe. Czyli była cała ziemia jakaś, jakiś teren był cały i w pewnym momencie grupa ludzi się oddzieliła palisadą od reszty tego terenu. Krzyż służy do rozdzielenia, rozdarcia na dwie części, zniszczenia pozornej jedności, która była do tej pory. Rozumiecie? Wasze nowe narodzenie to był dramat. Żyłeś sobie i uważałeś, że po prostu żyjesz. I wkroczył w twoje życie Chrystus. I dowiedziałeś się, że co? Że nie żyjesz. Została zburzona cała iluzja, którą posiadałeś do tej pory. Krzyż rozdzielił twój pogląd. Rozdarł twój pogląd. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, od 31 do 39, 10 rozdział, od 31 do 39. Od 35 do 39. Bo przyszedłem, mówi Jezus, poruszyć człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Także stało się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To były bardzo trudne wypowiedzi. To były wypowiedzi, które uderzały w kulturę, w środowisko, w którym żyli, w patriarchat, w jedność rodziny. Wiecie, że Żydzi to bardzo rodzinny naród. A ten przyszedł i powiedział tak, kto by bardziej kochał matkę czy ojca, syna czy córki, rozumiem, niż mnie, nie może ze mną żyć. Są takie nakazy, przyjaciele, religijne, które mówią, że nakazy nauki, że brać swój krzyż to znaczy cierpieć przez biedę, choroby, problemy. Czy też toczyć walkę z grzechem. To się mówi, brać swój krzyż. Natomiast ten zapis absolutnie tego nas nie uczy. To słowo tego nie mówi. Krzyż oznacza śmierć. Śmierć dla diabła, świata, grzechu i starej natury. To śmierć. Krzyż to nie walka, krzyż to śmierć. Krzyż to nie walka, krzyż to śmierć. Brać swój krzyż codzienny, to znaczy uwalniać śmierć. Śmiertelny Boży sąd, diabła, system tego świata, grzech, starą naturę. To oznacza brać swój krzyż. On powiedział, kto nie będzie brał swojego krzyża, nie będzie szedł za mną, nie jest mi godzien.
Brać swój krzyż to nieść rozdzielenie, to nieść śmierć. Rozumiecie? Przeczytajmy Koryntian 5, 17. Koryntian 5, 17. Drugi do Koryntian 5, 17. Dlatego też odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już nie znamy. Jesteś nowym stworzeniem. Narodziłeś się z osoby Boga. I nic nie łączy cię z grzechem, światem, diabłem i nawykami starej natury. Nic. Żadną myślą, uczuciem i decyzją nie dotykasz grzechu, diabła, świata ani starej natury. Jeśli bierzesz swój krzyż. Bo jeśli nie będziesz brał swojego krzyża, czyli nie będziesz wierzył w to, że jesteś absolutnie oddzielony, że jesteś absolutnie inny, że jesteś absolutnie odseparowany, to będziesz miał relację z diabłem, będziesz miał relację z demonami, będziesz miał relację z tym światem. Brać swój krzyż to zadawać kłam temu środowisku, które cię otacza. Przykład. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek siedzi i się martwi. Siedzi i się martwi. Co to znaczy, że on ma teraz wziąć swój krzyż? Jak on ma teraz wziąć swój krzyż? Jak ma wykonać to polecenie Chrystusa? No bo co teraz się z nim dzieje? Człowiek ten się łączy z problemem. Jest pełen Ducha Świętego, a jednocześnie siedzi sobie na swoim fotelu, krzesełku i on łączy się z problemem. W jego głowie powstają takie myśli. A jeśli to się tak zdarzy, to co ja wtedy zrobię? Będę musiał postąpić tak lub tak. Tak myśli sobie ten odrodzony z Bożego Ducha człowiek. Człowiek ten się łączy z lękowym systemem tego świata, który człowiek ten w swojej głowie nazywa rzeczywistością. No to przecież rzeczywistość. No rachunki są rzeczywistością. Kłopoty są rzeczywistością, dzieci i ich zachowania są rzeczywistością, problemy z pracą są rzeczywistością. Człowiek ten brnie dalej. Łączy się jeszcze mocniej. W jego głowie przestaje istnieć filozofia, że rzeczywistością jest Chrystus. Rzeczywistością nie są jego rachunki, problemy, dzieci, śmieci. Rozumiecie? To nie jest rzeczywistość. To jest, ale nie rzeczywistość. Rzeczywistość to Chrystus. A Chrystus został ukrzyżowany. Co ja teraz zrobić mam, Panie Boże? Weź swój krzyż i chodź za mną. Jaki krzyż? Codzienny. Bo to jest sprawy codzienne. Weź swój codzienny krzyż. Jak mam to zrobić, Panie? Odetnij się, odseparuj, jak tą palisadą, oddziel się. Zadaj śmierć tej myśli. Zrób to natychmiast. Powiedz do diabła, z Chrystusem jestem ukrzyżowany dla moich rachunków. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany dla problemów moich dzieci. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany dla kłopotów, które mnie otaczają. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Oddzielam się teraz od tego. Nie zamierzam moją myślą dotykać tego syfu z zapalisady. Zapalisadą jest syf. A ja jestem po tej stronie palisady. Ja już umarłem z Chrystusem. Ja już jestem w wiecznym miejscu. Jestem po tej stronie palisady. Musisz zadać śmierć za pomocą krzyża. Po to jest krzyż.
Krzyż jest nie po to, żeby sobie go powiesić. Krzyż jest nie po to, żeby o nim piękne kazania jakieś tworzyć albo śpiewać. O jakże piękny jest ten szorstki krzyż i inne cholerstwo. Rozumiecie, o co chodzi? Nie tak. Nie po to jest krzyż. To nie po to ta filozofia. Jako nowe stworzenie przebywasz na terytorium, po którym porusza się jeszcze szatan. Rozumiesz to? Chodzisz po ziemi, po której porusza się diabeł i demon. Chodzisz po ziemi, która jest grzeszna. Rozumiesz? Chodzisz po ziemi, która jest patologiczna. Albo się będziesz systematycznie, codziennie oddzielał za pomocą krzyża, czyli tej filozofii, od tego, co jest wokół, albo to, co jest wokół ciebie wchłonie. Połknie cię to. Połknie cię to, nawet nie będziesz wiedział kiedy. Będziesz zwykłym, martwiącym się chrześcijaninem. Chrześcijaninem, który rozmawia o swoich problemach, jak w ogóle o słodkich cukierkach. Będziesz takim chrześcijaninem. Chrześcijaninem, który będzie uwalniał niewiarę tak łatwo, jak się oddycha. Tak łatwo ci to będziesz. Będziesz bardzo łatwy, żeby się podłączyć do systemu. Rozumiesz? Bardzo łatwo. Wiecie, od czego teraz lubię sobie obejrzeć Matrix. To jest jeden z moich takich filmów, które systematycznie oglądałem. Sobie ostatnio oglądałem go znowu. Z bardzo dużym zainteresowaniem. Bo on niesamowicie i świetnie obrazuje jakby złożoność systemu, który nas otacza. Złożoność systemu tego świata, grzechu. Rozumiecie? Nazwijmy to piekłem na ziemi. On bardzo dobrze obrazuje. Matrix sięga wszędzie. Wszędzie. Rozumiecie? Jest nawet tam taki jeden moment, w tym filmie, że jeden z tych wyzwolonych ludzi, którzy znaleźli się na statku Morfeusza, nie jest cały czas przekonany do końca, że jest to słuszne, zarzuca Morfeuszowi, że go zmanipulował i chce wrócić do Matrixa. No bo woli wyprzeć prawdę i dalej być w tym systemie, bo ten system jest taki widoczny, taki łatwy, taki prosty. No przecież wszyscy się martwią. No przecież wszyscy się troskają. No przecież to wszyscy robią. No to robią wszyscy. Wszyscy tak działają. Płynięcie pod prąd jest trudne. Wokół są tysiące głosów, które mówią, nie rób tego. Nie postępuj w ten sposób. Będziesz tylko zmęczony, będziesz zajechany. Wiecie, wiele ludzi od nas podchodziło i 95% ludzi, kiedy ich pytałem, mówię, dlaczego odchodzisz? Arturze, ja cię tak szanuję, tak wiele wniosłeś do mojego życia. Naprawdę, niech się Bóg błogosławił, ale odpowiedz mi na pytanie, dlaczego odchodzisz? No wiesz, nie zgadzam się z pewnymi sprawami, ja mówię, z jakimi? No to nie czas o tym mówić. Ja mówię, nie no, no właśnie to jest czas. Właśnie odchodzisz z kościoła. To jest czas. Wiecie, że 95% ludzi nie zarzuciło nigdy niczego nam? Po prostu odeszli. My nie mieli co zarzucić. Wszyscy dziękowali. Jacy jesteśmy wspaniali. Ile do ich życia wnieśliśmy. Rozumiecie? To są takie jednostki, które gdzieś tam, wiecie, przez te lata odeszły w jakimś tam, wiesz, szumie wielkim, wow, to najczęściej to kretyny. Jasne, wiecie. Ale w ogóle ludzie, którzy po odchodzili, ja mówię, a dlaczego? I potem, kiedy sobie tak siedziałem i myślałem, mówię, Boże, jaki główny powód jest, że odchodzą ludzie tacy, nie? Bo to też mówię, ludzi wartościowych, naprawdę wartościowych, nie? Budynki, oni nie chcieli płynąć. To jest cholernie trudne życie, płynięcie pod prąd. Bardzo to jest trudne. Bo
bo to trzeba się, trzeba brać swój codzienny krzyż. Rozumiecie? Codzienny krzyż. Trzeba brać swój codzienny krzyż. Ludzie nie chcieli brać codziennego krzyża. W szeroko pojętym pojęciu. Nie chcieli brać. Nie chcieli w ogóle stawiać oporu środowisku, które jest wokół. Nie do tego stopnia. A środowisko, które jest wokół, jest toksyczne. Chrześcijanin nie ma komfortu usiąść sobie i się zmartwić. Ktoś mówię, wow, ja mówię, no nie masz komfortu. Nie masz komfortu narzekać na nic. Nie masz takiego komfortu. Bo jest napisane, gdyż nikt nie jest zwolniony od walki. Powiedział prorok. Nikt nie jest zwolniony od walki. Co to znaczy? Żyjemy na nieprzyjaznym sobie terenie. Rozumiecie? My nie żyjemy w niebie. Ludziom się wydaje, że jak się narodzili z Bożego Ducha, to w niebie żyją. I mówią, siedzę z Bogiem na tronie. Ja mówię, zawiste, bracie. Tylko dupą siedzisz tu. Tam siedzisz w duchu. Duch nie ma dupy. Rozumiecie? Taki jest mój. Twoja dupa jest tu. Na tej pieprzonej ziemi, na której panoszy się diabeł. I teraz musisz tak się skonfigurować, żeby za pomocą autorytetu, który masz w duchu, rozumiesz, przenieść siłę uderzenia w ogóle na ziemię. To jest sztuka chrześcijaństwa. Nie można zakłamać zjawiska, zakrzyczeć problemu. Rozumiesz? To nie działa w ten sposób. To nie jest zabawa. Trzeba brać swój krzyż codzienny. Codziennie się oddzielać. Codziennie zabijać to, co występuje przeciwko nam. Codziennie. Nie raz na zawsze, tak mówię, raz na zawsze zabiłem zmartwienia. Raz na zawsze zmartwienia zabiłem. A ja nie zabiłem raz na zawsze zmartwień, bo nie potrafię. Przychodzą do mnie zmartwienia. Po prostu przychodzą do mnie i pukają mi do głowy. Puk, 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 puk. Różne mi pukają zmartwienia. Inne niż kiedyś po prostu. Zmieniły się rodzaje puknięć. Rozumiecie, o co chodzi? Kiedyś inne pukały. Teraz pukają inne. Teraz pukają takie zmartwienia, na przykład. Kiedy będziemy mieli w ogóle ten milion na działkę na nowy kościół? Ale to są takie same grzechy, jak zmartwienia pod tytułem, tak? Czy dam radę wytrwać bez narkotyków? Może do mnie takie zmartwienia nie przychodzą gdzieś. Ale to są takie same zmartwienia, bo Jezus powiedział, nie martwcie się czym? Niczym. Niczym. Hakuna Matata. Rozumiesz? Niczym się nie martwić. W ogóle Jezus byłby nieprzyjęty w dzisiejszym społeczeństwie. Człowiek on się, to on by był uważany za być. Oczywiście wiecie, że taki fragment z Ewangelii Mateusza, przepraszam, Łukasza, gdzie jest napisane właśnie to nie martwcie się niczym, ta wypowiedź Jezusa. To ją się w ogóle stosuje jako informacje o tym, że tak właśnie wygląda zaburzenie psychiczne i się uczy na studiach medycznych na psychiatrii, to się w podręcznikach znajduje. Że jeśli ktoś tak myśli, rozumiecie, to jest nienormalny. Bo nie można się nie martwić. Nie martwienie się jest patologiczne według systemu tego świata. Jak ktoś się nie martwi, to jest nienormalny. Pamiętam, że do sklepu głowniczego w moim mieście lata temu, jak Sara była mała, miała chyba tam te 4 lata, czy nie miała, nie wiem. I poszedłem z nią do sklepu, ze wszedłem, a tu było tak, jezdnia, chodnika, kawałek i ten sklep, po schodkach się wchodziło. Wszedłem do sklepu, mówię do starej, powiem tutaj, poczekaj na mnie. I ona stała sobie przy drzewku, tutaj jest jezdnia, tu stało drzewo. I ona sobie grzebała patyki w tym drzewie. A ja wszedłem do sklepu, po tym się nie. Wchodzi taka kobieta, czyje to dziecko? Ja wiem, że takie trafki, nie moje. Czy pan oszalał?
Ja mam wrażenie, że nie, ale w tym sprawę. Przecież to dziecko stoi przy szosie. No i? Przecież ją samochód przyjedzie. Nie no, pani żartuje, mówię. Dlaczego miałbym moją córkę samochód przyjechać? Nie rozumiem, no. Przecież wyjrzałem, grzebie z sympatykiem tej ziemi, tam w tej grzebie. Szosa jest 30 cm dalej, no to jest chyba różnica, proszę pana. Ona tu, szosa tu. Pan się nie martwi o córkę? Ja mówię, proszę panią, no jak mogę się martwić o córkę? No przecież mówiłam być nienormalny, żeby się martwi. Ja jej nie powiedziałem słowa o Jezusie. No. Ona była w szoku, ona wyszła z tego sklepu, ona była w ogóle, że ja się nie martwię. Jak to? Człowiek, który się nie martwi o dziecko. A dla... Rozumiesz? On się nie martwi. Grzech! To grzech, że on się nie martwi. Ale żeby on się nie martwił, to on musiał brać swój codzienny krzyż. Ten ojciec leżący w ramki. Trzeba było krzyż wziąć z rana w komorze. Rozumiesz? Trzeba było się oddzielić od systemu tego świata, od takich demonów, jak w tej babie to było. Demony racjonalizmu. Trzeba było się oddzielić od tego. Trzeba było wziąć swój krzyż. I o tym mówi Jezus. Weź swój krzyż. Oddziel się. Odseparuj się. Oddziel się na poziomie myśli. Oddziel się na poziomie poglądów. Odsuń się. Odetnij się. Nie masz komfortu, żeby tak myśleć, jak myśli ten świat. Nie masz komfortu, żeby myśleć, jak myśli diabeł. Nie masz komfortu na to. Bo za chwilę, jak będziesz tak myślał, to będziesz tak mówił. A jak będziesz tak mówił, zaraz będziesz tak robił. Zaraz! System, w którym jesteśmy, jest kontrolowany przez diabła. System tego świata. Diabeł działa na ten świat jak prądnica. Pobudza go do życia. Rozumiesz, jak generator. Generuje w niego siłę. To jest diabeł. Diabeł generuje siłę w ten świat. Przez ten świat się wyraża. Napędza ostatkiem sił system tego świata. Rozumiecie? I kiedy my od tego się nie odseparujemy, to zaczyna wpływać na nasze dusze. Zaczynamy myśleć jak ten świat. Wiecie, taki robimy program, co dwa tygodnie nagrywamy. Pierwszy nagraliśmy na temat lęku covidowego w kościele. Teraz nagraliśmy na temat duchów homoseksualnych. To ma tytuł jako prorok do proroka. I za dwa tygodnie będziemy nagrywali, czym jest realnie cielesność. I światowość. I właśnie będę mówił o takich rzeczach. O tym, to jest system. Jak Matrix. Rozumiecie? Dlatego musisz być oddzielony od tego zdychającego systemu. Bo nie tak jest na wykończenia. Diabeł go sztucznie ożywia, jak respirator. Diabeł wie, że musi mieć ten system, musi mieć ten matrix. On musi go mieć, bo inaczej nie będzie mu się wyrażać. Diabeł zdaje sobie sprawę, że tylko dzięki temu istnieje. Rozumiesz? A ty się musisz od tego oddzielić, bo ty tego nie złamiesz na zasadach takich w ogóle, że gdzieś wyjdziesz. Dlatego jest napisane, Jezus się modli, Ojcze, nie modlę się, aby wyszli z tego świata. No jak Mesjasz się nie modli, to znaczy, że to nie było możliwe. Rozumiecie, o czym mówię? To było niemożliwe, bo system tego świata otacza cię ze wszystkich stron. Nie można z niego wyjść. Znaczy, jest jeden sposób, trzeba umrzeć. Rozumiesz? Trzeba umrzeć. Ale jeśli żyjesz fizycznie, rozumiesz, to musisz stosować krzyż, aby się od niego oddzielać. Zastosowałeś krzyż w stosunku do swojego życia na poziomie wieczności. Amen. A to jest początek.
teraz za pomocą tego krzyża, wiedząc jaką on ma siłę, musisz się oddzielać od systemu tego świata, od systemu wpływu diabła. Krzyż to decyzje oddzielenia się. Ciągłe, codzienne decyzje oddzielania się. To jest krzyż. Ciągłe, codzienne decyzje o oddzielaniu się. To jest bolesne, ludzie! Bo krzyż jest jaki? Bolesny. Bolesny. Są dwa rodzaje bólu. Pierwszy to jest ból, który niszczy. Drugi to jest ból, który powoduje zmianę myślenia. I tak musi być ból, i tak musi być. Jaki wybierzesz ból? Czy wybierzesz ból, który zadaje Ci ten świat, aby zniszczyć? Czy wybierzesz ból krzyża, który spowoduje zmianę myślenia? Bo przeciwstawianie się systemowi tego świata będzie Cię bolało, to Cię będzie boleć. Przeciwstawienie się grzechowi będzie Cię boleć. Grzechowi jak nie szeroko pojętemu, to będzie boleć. Bo to boli. No bo to się okupuje jakąś stratą. Ale strata jest ceną uczniostwa. Rozumiesz? Aby zyskać, trzeba stracić. Wszyscy chcą żyć. Ale zanim Chrystus stał z martwych, to Chrystus umarł na krzyżu. Przed zmartwychwstaniem jest śmierć. Przed pustym grobem jest krzyż. Chcemy sukcesu? Musimy zdecydować się na to, tak, aby doświadczyć bólu przeciwstawienia się problemowi. Jeśli chcemy sukcesu, musimy brać codzienny krzyż i przeciwstawić. Powiedzieć nie. 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 Rozumiesz? Nie. Diable, nie będę się martwił. Jak się nie będziesz martwił? Musisz się martwić. Masz dzieci, masz rodzinę, martw się. Nie. Zrobić właśnie takie rzeczy, zacznę zachowywać się w taki sposób, który jest przeciwny zmartwieniu. I tutaj się znowu kłania to, o czym ja mówiłem na poprzednim poselstwie. To jest bardzo indywidualne. Ja mam taki indywidualny system przeciwstawiania się systemowi. Bardzo indywidualny system. Ja na przykład mam coś takiego, że diabeł przychodzi i mówi tak, tak to obrazowo tego pisze. Masz taki nawał spraw. Musisz w ogóle teraz ogarnąć te wszystkie sprawy. W ogóle ogarnij to. Najpierw sobie powie, to wszystko poukłada i teraz w ogóle, a ja wiem, że jest tyle. Tak kupa rzeczy. Nie? Dobra, tutaj już ogarniam, nie? Ja na przykład już wiem, co teraz robić. Jak ja Chrystusa teraz zastosuję? Jakiego ja Chrystusa zastosuję? Bo ja znam Chrystusa cały. Jakiego za Chrystusa? Ja teraz zastosuję Chrystusa, który kładzie się spać podczas sztormu. A więc zaczynam się w takiej sytuacji zachowywać zupełnie niefrasobliwie. On do mnie mówi, zadbaj o to. A ja mówię, tak, będzie koniec pracy. Out. Nie robię nic. Włączam sobie kabaret, patrzę sobie na swoje dwa duże palce, macham im. Rozumiesz? Postawię sobie miskę ciasta i przystąpię nic mleka. Nazwę się tak, że spuchnie mi brzuch, a potem leżę i puszczam bąki. Ty powiedz, co robisz? Ja mówię, krzyżuję. Właśnie załatwiam diabła. Rozumiesz? W sytuacji bardzo silnego napięcia życiowego. Albo na przykład wyłączam telefon. Jak tam, czemu włączyłeś telefon? Ma do ciebie dzwonić tamten człowiek. Ja mówię, nie mogę z nim dzisiaj rozmawiać. Ale to jest dla niego bardzo ważne. Ja mówię, umiera?
Nie, to przeżyję. Ale mu się coś wstydzi. Nie postydzę mu. Ja leżę. Leżę. Pan ma ciebie. To jest bardzo ważne. Pokazuję wam taką, takie proste rzeczy, które ja stosuję. Na przykład działam zupełnie inaczej. Bo diabeł nie przychodzi do ciebie i nie mówi ci tylko zabij kogoś, uduś, zgwałć. Nie. On właśnie przychodzi i mówi zacznij myśleć konstruktywnie. Jest tyle problemów, a ty jak się zachowujesz? I to jest propozycja, aby wejść w system martwienia się. Czyli system ustawicznego myślenia o problemie, a jeszcze nigdy problem nie zniknął od myślenia o nim. Nigdy. Jak świat światem i problem problemem. Rozumiecie? Jeszcze nigdy nie zniknął. Zatem masa problemów zniknęła wtedy, kiedy człowiek się wyluzował, odpoczął, zamknął pewne tematy, tak? I otworzył się na rozwiązanie. Rozumiecie? To są w ogóle tego typu rzeczy. I to jest branie na siebie codziennego krzyża. Na przykład w takiej sferze. Ktoś mówi, ale ja nie mogę tak zrobić. Ja mówię, nie, nieprawda, że nie możesz. Nieprawda, że nie możesz. Nieprawda. 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 Możesz tak wiele rzeczy jeszcze, nawet nie wiesz, co możesz. Ty nawet nie wiesz, co możesz, bo masz to myślenie światowe. Masz myślenie światowe, ograniczone myślenie światowe, nie wiesz, co możesz robić jeszcze. Po prostu. Krzyż to codzienne wybieranie Bożej prawdy i odpieranie diabelskiego kłamstwa. Codzienne wybieranie. To za pomocą krzyża walczy się o swoje życie. To za pomocą krzyża uderza się w diabła, który nie ma prawa do swojego życia. To za pomocą krzyża się to robi. Tak się stosuje krzyż. Krzyż jest jak policyjna pała, jak gaz na zapalniczu. To jest krzyż. Jak karabin maszynowy. To jest krzyż. Diabeł chce, żebyś poszedł za jego tokiem myślenia. Lata temu, to się jeszcze było w świecie, byliśmy już za gadą. I w moim mieście no, powstały, żeby tak to nazwać, dwie frakcje przestępcze. Ja byłem w jednej z nich, a część ludzi była w innej. I oni mnie strasznie nie lubili. Nie lubili mnie z kilku powodów. Pierwszy to był taki, że ja w ogóle błyszczałem zawsze. Gdziekolwiek się pojawiłem, ja błyszczałem. Miałem dużo pieniędzy, w ogóle ja byłem taki, ja byłem ciężki do... Wychodziłem poza system. Ja zawsze wychodziłem poza system. I oni mnie nie lubili, nawet mnie nie lubili tak po ludzku. Ja zawsze umiałem na przykład wiedzieć, już go widziałem, wszystko rozumiem, zjadłem. Wiecie, co mówię. Nie byłem taki, ja byłem nieprzeciętną taką osobą i byłem nielubiany. Kiedyś gdzieś byłem w jednym miejscu, miałem takie spotkanie i tam szła Agata, była wtedy moja dziewczyna, to może nie nazwa, nie wiem, narzeczona, już pamiętam, jak to było przez czas. I wyszedł do niej, oni znały ich kilku takich typków i ona szła, bo szła do mnie, z tą koleżanką. Między innymi wśród tych typków był obecnie już nieżyjący taki człowiek. On siedział wielokrotnie za gwałt. Taki typ odmienny. I oni tam do niej podeszli, co mówi? Ściągaj gacie. A ta nie tyle myśląc ściągnęła, mówi masz. Oni zgubili. To było około 17. Ta koleżanka stała, struchlała. O co chodziło? Tam chodziło o potężną presję strachu. Oni, im chodziło o strach. Uwalniali strach. I ten strach paraliżował.
I przez ten strach ludzie robili potem, co oni im mówili. Wiele dziewczyn było zgwałconych, bo się wystraszyło. Ale Agata się nie wystraszyła. Kiedy ona ściągnęła te spodnie, to oni zgłupieli. No co ty mówił, spodnie się, wtedy się rozgląda, to jest 17 godzina. To nie jest ciemno, to jest lato. Rozumiecie? A ona podciąga te spodnie i mówi, no i co? Tacy kozacy jesteście? Wielkie mordy tylko macie. Tylko tyle potraficie. Nigdy więcej nikt nie zaczepi. Cały czas wiedział, że to moja tam dziewczyna, czy narzeczona. Nie uległa presji strachu. Wiecie, o czym mówię? Nie przyjęła komunikatu ze świata. Nam to potem Duch Święty pokazywał. Rozumiecie? Pokazywał. Te rzeczy nam zachował Duch Święty w naszych sercach. Że tak to działa. I mówi, dzisiaj tak samo nie możecie ulec presji z tego systemu. Musicie stosować krzyż, działać przeciwnie, wiedząc, że tam jest moc do tego, abyście mogli przeciwnie zadziałać. Diabeł będzie chciał ci składać propozycje życiowe poprzez system tego świata. A ty musisz zastosować krzyż, powiedzieć, nie, prawda jest inna. Inna. Rozumiecie? Diabeł będzie mówił, jesteś brzydki, masz taką, a nie inną twarz. Masz takie inne włosy, masz taką inną fryzurę, masz takie, będzie leciał po wszystkich twoich kompleksach. Po wszystkich twoich kompleksach. Musisz zastosować krzyż. Musisz powiedzieć nie. Jeszcze dzisiaj moje zdjęcia pojawiły się na Facebooku. Nie w super ubraniu, ale w wyświetlanej koszulce. Bo jestem wartościowy w Chrystusie. Posiadam wartość. Dla Niego jestem najcudowniejszy, najcudowniejszy. Pokażę to wszystkim na świecie. To jest działanie krzyża. Rozumiecie, o czym mówię? Mam siłę, żeby zrobić sobie te selfie i puścić do internetu i napisać, jestem piękna. Ha, ha, ha. Rozumiesz, co chodzi? Bo co to jest? Kobieta stosuje krzyż. Boża kobieta stosuje krzyż. Wali w przeciwnika. Wali w przeciwnika. Ponieważ jej głowa jest torpedowana od lat tym, że jest brzydka, że jest mało atrakcyjna, że jest taka, że jest owana. Stosuje krzyż, który jest oddzieleniem od kłamstwa, bo kłamstwo jest wszechobecne w jej życiu, naokoło. Ale opamiętałaś, zaczęła stosować krzyż. I tak w każdej dziedzinie życia. W każdej. Ja prowadzę grupę terapeutyczną, rozmawiam z ludźmi. Ktoś mówi, no naćpałem się. Ja mówię, dlaczego? Nie wiem. Ja mówię, to ja ci odpowiem, dlaczego się naćpałeś. Naćpałeś się, bo chciałeś się naćpać. Mówię, a rozumiesz mnie? Mówi, dlaczego jesteś dzisiaj trzeźwy? Dlaczego dzisiaj się nie naćpałeś? Patrz, bo nie chciałeś się naćpać. Dobre? Mówię, wczoraj się naćpałeś, bo chciałeś się naćpać, a dzisiaj się nie naćpałeś, bo nie chciałeś się naćpać. Proza życia. Możesz zastosować krzyż, kiedy będziesz chciał się naćpać. Przyjdzie chęć naćpać. Chęć to jest nic innego, jak podwyższony stan emocjonalny na jakimś poziomie. To jest wszystko. Chęć nie boli, chęć nie stuka, nie puka. Ludzie z tego zrobili wielką tragedię. Rozumiem. Mówię, bo jakbyś był nałogowcem, to byś trwał codziennie, jak i dzisiaj miesiąc. Cholera jasna, nie jesteś nałogowcem. Jakby ciebie inaczej podszedł, tak byś musiał trwać. Bo byś był zdemonizowany,
Rozumiesz, o co chodzi? To była, bo inna historia. Jakbyś był uzależniony, to jest inna praca, inna robota. Ale jak ty tak, popijesz tydzień, nie pijesz 4 tygodnie, no to nie jesteś alkoholikiem. A kto ja jestem? Bydlak. Ty bydlak jesteś. Tak się to się na łące, patrz, jeżeli brak. Chalasz przez tydzień, bo chcesz chlać przez tydzień. A potem nie chlać przez 4 tygodnie, bo nie jesteś alkoholikiem. I to jest gorzej. A więc zastosuj krzyż. Nie mów mi o demonach. Bo jeszcze się nie zdarzyło w historii świata, żeby demon komuś wody nalał do gardła albo krechę mefedronu odsypał. Takiej historii nie ma. Zawsze pierwszy kieliszek jest na trzeźwo, zawsze pierwsza ściecha jest na trzeźwo. Rozumiem? Tylko zastosuj krzyż. Co powie diabłu? Mieć pan. Ja nie chlam. Zastosuj krzyż. Jest taki film, nazywa się Motywacja. Nie wiem, czy ktoś z was ogląda, to bardzo dobry film. Nawet Sylwester Stallone na przez chwilę jakąś tam robił. W ogóle historia wygląda w ten sposób, że gość napisał taką książkę. Jakiś gość, który jest coachem. Napisał książkę, która podniosła wielu ludzi, natomiast on nie chce, nie podpisał się na swoim nazwiskiem, bo jest, nazwijmy to, nie chce się ujawnić. I ta jego książka jest tam wydana pod innym nazwiskiem i tak dalej. Ale jest pewien dziennikarz, który szuka tego coacha. I go wreszcie znajduje i mówi do niego tak. Ja nie wierzę, że tak naprawdę jesteś taki dobry. Że jesteś w stanie tak wpłynąć na człowieka. Ten coach, jak się na niego patrzy, to na plaży się wszystko dzieje. Mówi do niego, tak uważasz? A on mówi tak, chodź. Mówi, jaki jest twój problem? On mówi, palę półtorej paczki papierosów dziennie. On mówi, okej. Okay. Stanę nad morzem i mówi tak. Nie palę. On mówi, ale ja palę. On mówi, mów, nie palę. Nie palę. Mówi, głośniej. Głośniej. I potem jest, przeskok jest rano. Czyli stali tam całą noc na tym morzu. Całą noc tam stał, z nimi każdą krzyczeć, że nie pali. A wpadł tutaj miał paczkę papierosów. I rano ten kogoś do niego mówi, chcesz zapalić? A mówi do niego, przejmę. I wyjmuje już na tą paczkę w morzu. Siła wyznania. O co chodzi? Gdybyś brał krzyż i byś mówił, nie piję, diable, jestem trzeźwy. Jestem trzeźwy. I zawsze będę trzeźwy. To byś nie chciał. To byś mieć. Ale nie stosujesz krzyża. Rozumiecie, o czym mówię? Codzienny krzyż. W sprawach takich czy innych. W problemach wewnętrznych i zewnętrznych. Wiara w prawdę. Wyznanie prawdy. Stosowanie tego. Codziennie. 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 Zabijanie tego, co nas atakuje. Chrześcijaństwo się ucywilizowało. Gejowskie tak jest dzisiaj. Gejowskie chrześcijaństwo. Przychodzą problemy, przychodzi diabeł, przychodzi system tego świata, a chrześcijanie... Wiesz, o co chodzi? Tak się zachowuje. Nie wiem, co to jest. Ale krzyż jest brutalny. Krzyż nie jest miły. Krzyż to coś, co ma być niebezpieczne. Nie można go pogłaskać, bo ci zadry wejdą. Nie można się nim pobawić, bo cię przebije. Trzeba takim być w stosunku do tego, co świat proponuje. Właśnie takim jak krzyż. Trzeba być krzyżowcem, krzyżakiem. Rozumiecie, o czym mówię? Po to to jest. To broń nasza. To broń. Ja tą broń stosuję tyle lat. Mówię, ukrzyżowany jestem z Chrystusem dla tego problemu. Ukrzyżowany jestem z Chrystusem dla tego. Jestem taki, 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 taki. Nie będziesz mi diable wmawiał, że mam myśleć tak, 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 tak i tak. Musisz podjąć decyzję, że będziesz codziennie teraz ukrzyżowany.
codziennie. To musi być twoja swobodna decyzja. Ty musisz powiedzieć, Boże, to robię codziennie. Do końca moich dni. Cokolwiek się we mnie pojawiało, takie w myśli, ja od razu będę z tym jechał, jak z dziką świnią. Jeśli to będzie w ogóle niezgodne z twoją prawdą, niezgodne z twoim życiem, nie pozostawię ani w ogóle jednego elementu. Przybiję to do krzyża wszystko. W każdej dziedzinie. W dziedzinie służby również. No bo mi się tam nie chce, bo to nie chce, mi się nie chce. Przybij do krzyża, nie chce. To przybij do krzyża, uważa, że co? Że to sobie się chciało. Gdzie ty masz taki zapis? W ogóle widzisz takiego Jezusa, który w ogóle biegnie po ciebie w rytm żydowskich pięknych piosenek na krzyż? Ale lubi tam, gdzie nie uczyszył, druga walna jazda. Super. Aż mu pejsa wyskakuje. Takiego sobie wyobrażasz? Sobie nie wyobrażam takiego. Ja w ogóle go widzę w Getsemane, gdzie jest załamany. Załamany jest. Rozumiecie? Widzę załamanego Jezusa. Więc załamanego. Widzę człowieka, który musi stoczyć potężną walkę o to, żeby tam w ogóle pójść. Potężną walkę musi stoczyć. On mówi, ducho chodź, ale ciało łbę. Trudno, tak, w środku chcę, ale na zewnątrz jest mi ciężko. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech ten kielich mi ominie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ale rzeczywiście idzie. Rzeczywiście daje się krzyżować. Co on nam pokazuje, że tak wygląda nasza droga zastosowania krzyża w każdej dziedzinie życia. Nie chce mi się iść dzisiaj w ogóle na ewangelizację. To tą krzyżu się dzisiaj nie chce. Wyjść dupę w drogi i iść pościć, ja nie wiem. Nie wchodź w tą religię, bo ty no to poczekam, aż Pan mi coś tam, no Pan mi coś tam. Co ci Pan zrobi? To chyba, że Pan cię wypchnie na czymś kłosiu. Pan cię wypchnie. Co musisz stać z głodu? Chcę, żebyście taką decyzję podjęli. Żebyście brali swój codzienny krzyż. Żebyście tak tą rzecz rozumieli. Że to jest w ogóle broń, którą macie. I tą bronią możecie roznieść przeciwnika. Diabeł nienawidzi tego. On w ogóle bazuje na wygodnictwie. Znaczy chrześcijaństwo jest wygodne. Wygodne jest. Dzisiaj zanim ludzie pojadą na konferencję, to się dowiadują. A gdzie my zjemy? A co my zrobimy? A gdzie my będziemy spali? A co będzie? A gdzie ty jedziesz, człowieku? Na Antarktydę? Człowieku, ja nie rozumiem. Kurczę, a kotlety dają, a ile tam to kosztuje, a to będzie można kupić, czy tam może, to w ogóle, rozumiesz, to się nie mieści w ogóle w jakichś kategoriach. Kiedyś człowiek biegł po coś. Biegł. Ja pamiętam, ja nie mam czasu, żeby jeździć w różne miejsca, ale był taki moment, że ja, jak budowaliśmy kościół ludzi naszych, poprawiam w różne miejsca i zaprosiłem też. I pamiętam, jak jechaliśmy po coś. Jechaliśmy 900 km autokarem, naładowanym ludźmi. Ja mówię, jedziemy po coś. Po coś. Ja mówię, wiecie po co jedziemy? Jedziemy tam po to, aby ten człowiek położył na nas ręce. Nie jedziemy tam po to, żeby się pobujać w rytm piosenek. A rozumiecie? W konkretnym celu. Przylatuje tam apostoł. I ja chcę, żeby na was położył ręce. Na spotkaniu było 12 tysięcy ludzi. 12 tysięcy. Moje miasto ma 8, w którym mieszkam. Rozumiecie? Gmina 15. Ale na spotkaniu było 12 tysięcy ludzi. Nigdy w życiu nie byłem w takim miejscu. Rozumiesz? W internecie może widziałem, ale może widziałem, a nie byłem nigdy. Popatrzyłem na to. Dziesiątki rzędów krzeszy, potężna taka fala. Mówię, zaraz, to jest
to jest niemożliwe, żeby się dostać do tego człowieka. Wziąłem naszych ludzi na tak. Wszyscy zdejmujecie buty. Jak dam wam hasło, to przebiegniecie po głowach im. Tak zrobili wszyscy. I byliśmy my, a za nami 12 miesięcy. Grupa prorokowa stała. I podszedł do nas i na nas pierwszy położył ręce. Wzięliśmy namaszczenie, a następnego dnia już nawet nie pojechaliśmy na dalsze spotkanie, bo nam nie było potrzebne. Jechaliśmy w konkretnym, jasnym celu. Ponieśliśmy koszta. Niewygody. Hotel, w którym nocowaliśmy, ja nie wiem, to jest trudne do powiedzenia. Nie wiem, czy widzieliście hotel, gdzie jest na korytarzu dziura na przewód piętro niżej. Wychodzisz z pokoju, ale jest taka dziura, że stopę można wsadzić i widać piętro niżej. W takim hotelu nocowaliśmy. W ogóle. Ale my jechaliśmy po namaszczenie. My nie pojechaliśmy zjeść kotleta, kupić gadżet, zrobić sobie selfie. Rozumiecie? W konkretnym celu. I następnego dnia nasi ludzie wyszli i na ulicy położyli ręce na człowieka i zrósł mu się kręgosłup. Natychmiast. Na wózku. Dlaczego? Bo pojechali po coś. Tak jest z krzyżem. Jest niewygodnie, ale jest konkretny cel. Celem jest twoja wolność, twój sukces, twoje zwycięstwo. Rozumiesz? I musisz go stosować. Jak chcesz żyć silnym, godnym życiem chrześcijańskim. A jak chcesz żyć plastikowym życiem, to nie musisz stosować krzyża. I tak to nie bardzo, że zawsze to ludziom mówię. To ty nie stosuj tego krzyża, nie oddzielaj się, nie kombinuj, nie rób tego na półwiska, martw się, lecz, proszę ciebie, raz na jakiś czas cię pan dotknie, pójdziesz na jakieś spotkanie namaszczone, też będzie dobrze, rozumiesz? Dasz radę. Czy stoisz, czy leżysz, pański jesteś. Rozumiesz? Można. Tak można. Tylko mnie zawsze ciągnie coś więcej. Ciągnie mnie w ogóle głębia tego zjawiska. Ja korzystam z krzyża. Chciałbym, żebyście też tak robili. Dobrze.